pierwsza rozmowa warszawskiego PiS-u po wyborach. Witam serdecznie. Pan poseł Artur Górski. Witam serdecznie. Przede wszystkim gratuluję wyboru. Bardzo dziękuję. Jest pan szefem struktur PiS-u na Mokotowie. To największa organizacja w Warszawie i jednocześnie najprężniej działająca w ostatniej kampanii wyborczej. Jakby zechciał nam pan opowiedzieć, jak żeście pracowali w ciągu ostatniego miesiąca czy dwóch. Czy to nie jest tylko praca ostatniego miesiąca czy dwóch, dlatego że w zasadzie kampania trwa cały rok. Jak mówią politolodzy, zaczyna się kampania dzień po ogłoszeniu wyniku wyboru. Dlatego tak naprawdę to jest praca, która trwa cały czas. Dlatego że poprzez pracę w terenie, poprzez konsolidację komitetu udało się zbudować jakby sprawne narzędzie do z jednej strony prowadzenia właśnie kampanii wyborczej, a z drugiej strony właśnie poprzez kampanię wyborczą docierania do obywateli, do ludzi, aby głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, czy na Mokotowie, konkretnie na mnie, ponieważ ja też kandydowałem, jestem osobą związaną z Mokotowem i rzeczywiście dzięki wspaniałej pracy mojego komitetu osiągnąłem na Mokotowie bardzo dobry wynik, ale to było niesamowite, jak ci ludzie naprawdę chcieli działać, chcieli pracować, jakby mieli świadomość dokładnie tego, że działają i na rzecz Polski, i na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko na rzecz mojej osoby. Naprawdę to był wspaniały zespół, który w tej chwili domaga się dalszej pracy, domaga się dalszego działania i to jest wspaniałe, że ludzie widzą potrzebę jakby dalszej walki o głosy i duszę Polaków. Znaczy właśnie to, co pan mówi, jest szalenie istotne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy pełną blokadę medialną w zasadzie. Nie możemy się przebić do ludzi, do wyborców z naszym przekazem, z naszym programem. Zostaje nam jedynie bezpośredni przekaz, taka typowa praca organiczna w swoich środowiskach, w swoich dzielnicach, właśnie w swoich okręgach. No, współpraca ze stowarzyszeniami lokalnymi, z parafiami, spółdzielniami, nawet z pojedynczymi wspólnotami mieszkaniowymi po to, aby dosłownie w każdym budynku pozyskać jakiś głos, jakiegoś sympatyka, jakiegoś wyborcę. Teraz po wyborach przychodzą do mnie ludzie z niektórych budynków i się tłumaczą i przepraszają, że z ich budynku tak mało osób na PiS zagłosowało, dlatego że rzeczywiście udało się poprzez struktury komitetu, można powiedzieć, wywołać takie swoiste poruszenie społeczne, taką oddolną energię obywateli, którzy sami przychodzili, sami brali ulotki, sami je rozdawali, bo pamiętajmy, że kampania wyborcza to z jednej strony właśnie jakby organizacja i struktura, która działa zgodnie z pewnym określonym planem, czyli tego dnia rozdajemy ulotki w tym miejscu, tego dnia w niedzielę pod tym kościołem, gdzie musimy rozdać tyle i tyle ulotek, ale też ludzie, którzy spontanicznie zgłaszają się, przychodzą, zwykli mieszkańcy, którzy biorą ulotki, którzy mówią, że będą rozdawać w swoich domach, na swoich posesjach i ludzie, którzy rzeczywiście jakby mają taką potrzebę włączenia się, bo wiedzą, że to jest walka właśnie o wszystko, o Polskę. To właśnie państwo na Mokotowie się udało powołać instytucje liderów środowiskowych. Jak to funkcjonuje w praktyce? Czy ci ludzie, bo to nie są radni i to nie są kandydaci na radnych. Jak ludzi zmotywować do tego typu pracy w innych strukturach? Rzeczywiście my wychodzimy z założenia, że po pierwsze ludzie muszą wiedzieć, że jest PiS na Mokotowie. Po drugie mieszkańcy danych osiedli na Mokotowie muszą wiedzieć, że konkretnie u nich jest PiS i że są konkretne osoby. Dlatego jeżeli gdy tworzyliśmy pewną strukturę liderów środowiskowych, liderów lokalnych, wybierając takie osoby, kierowaliśmy się trzema przesłankami. Po pierwsze, bezwzględnie musieli to być członkowie Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że to jednak są osoby, które są naszą legitymacją, które odpowiadają... Członkowie już po całej procedurze przyjęcia, tak, niesympatycy. Tak, niesympatycy, członkowie Prawa i Sprawiedliwości. Po drugie, osoby aktywne. Znaczy aktywne środowiskowo, ja przeglądałem życiorysy tych osób, przyglądałem się ich pracy w komitecie. To są ludzie, którzy
działają w jakichś organizacjach społecznych, działają w radach osiedla, działają właśnie we wspólnotach, w spółdzielniach mieszkaniowych, w różnych fundacjach, czyli aktywni społecznie, a jednocześnie działający na rzecz komitetu, czyli to są nie tylko są formalnymi członkami PiS-u, ale są aktywnymi członkami PiS-u. I wreszcie trzecie, co było istotne, to tak dobieraliśmy kandydatów na liderów środowiskowych, aby rzeczywiście siecią tych kandydatów pokryć cały Mokotów. To znaczy, ja przyglądałem się, gdzie jeszcze brakuje, prawda? Tam analizowaliśmy życiorysy naszych członków, karty członkowskie, rozmawialiśmy z nimi, zachęcaliśmy ich do tego, żeby rzeczywiście stali się tymi liderami. I praktyka kampanii wyborczej jakby potwierdziła słuszność tej idei. Znaczy rzeczywiście osoby, które były liderami, które funkcjonują na tak zwanej mapie liderów mokotowskiego PiS-u, która obejmuje właściwie wszystkie, całą zamieszkałą część Mokotowa, bo są części Mokotowa, które nie są zamieszkałe, mamy albo działki, albo jakieś zakłady pracy, więc duże, więc jakby... I rzeczywiście to się potwierdziło i później w kampanii wyborczej ci, którzy byli liderami, czuli większą odpowiedzialność za partię, za wynik w swoim terenie, za działalność. Oni się najbardziej włączali, może poza jednym przypadkiem, wszyscy byli bardzo aktywni i można powiedzieć, że w trakcie kampanii wyborczej zdali egzamin z bycia liderem lokalnym Prawa i Sprawiedliwości. Pośle, wydaje się, że to jest pomysł na tę pracę organiczną, która nas teraz czeka, żebyśmy w następnych wyborach, czy one będą wcześniej, czy nie będą wcześniej, nie jesteśmy tego w stanie teraz przewidzieć. No musimy być gotowi do tego, że ta kadencja nie dotrwa. Niewątpliwie taka działalność na dole, organiczna działalność ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o właśnie bezpośrednie docieranie do ludzi z informacją, bo to, co my możemy dać, to danie informacji. Ja jako poseł organizuję spotkania otwarte z różnymi politykami, profesorami, ekspertami, różne debaty, gdzie staram się dać jakby z pierwszej ręki ludziom informacje. To są otwarte spotkania, informacjami są w lokalnych mediach. Jaka jest mniej więcej frekwencja na takich spotkaniach i czy to nie są jednak zdeklarowani nasi ludzie głównie? No, jest informacja i w prasie lokalnej, i w naszym dzienniku. To są w większości oczywiście sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, ale to są ludzie, którzy poprzez udział w takich spotkaniach przywiązują się do partii. Część ludzi to są nowe osoby, bo to ludzie często przyprowadzają swoich sąsiadów, swoich znajomych, dlatego za każdym razem są nowe osoby. My staramy się, aby te osoby, jeżeli chcą otrzymywać zaproszenia też w innej formie, bezpośrednio, czy pocztą, czy mailem, wpisują się na taką listę, gdzie deklarują chęć otrzymywania takich zaproszeń i my już mamy z tymi osobami kontakt, zapraszamy je i te osoby już jakby mają do czynienia z naszą aktywnością w sensie permanentnym, także jakby mogą z tej oferty korzystać i zresztą korzystają i przychodzi na takie spotkania rzadko kilkadziesiąt osób, przeważnie jest to około 150-200 osób, które korzystają z tego typu spotkań, ale niezależnie od tego my przygotowujemy materiały informacyjne, mamy właśnie mapę mokotowskiego PiS-u z życiorysami, ze zdjęciami, z informacjami, jak z członkiem PiS-u, jak się z nami skontaktować, na jakie zasady działa komitet. Taką mapę rozdajemy, organizujemy akcje, kiedy właśnie ją rozdajemy ludziom, aby... Czy wystawiacie stoliki na ulicy, parasole? My rozstawiamy stoliki, parasole, stajemy przed kościołami, czy w newralgicznych miejscach, skrzyżowaniach i rozdajemy taką mapę mokotowskiego PiS-u. Przygotowujemy się również do wydania takiego, można powiedzieć, biuletynu o dużym nakładzie, o tym będziemy rozmawiali niebawem na komitecie, po to, by kontynuować działalność z kampanii wyborczej, czyli też organizować dyżury, rozdawać pod kościołami, żeby cały czas był ten kontakt z wyborcami, ten kontakt z mieszkańcami, aby ci ludzie wiedzieli, że istniejemy, że działamy i że staramy się ich zmienić. Podsumowując, to jest to, co Pan robi na Mokotowie, Pan i Pana koledzy, to jest to, czym my wszyscy w kraju, w PiS-ie musimy się zająć, jeżeli chcemy myśleć o dobrym wyniku w następnych wyborach, jeżeli w ogóle chcemy myśleć o odzyskaniu Polski. Znaczy na pewno sama kampania wyborcza, sensu stricte, to jest zbyt krótki okres czasu,
żeby przekonać ludzi do siebie, żeby ich jakby umocnić w tym przeświadczeniu. Chodzi o to, żeby ludzie rzeczywiście no, wierzyli w nas, chcieli z nami współpracować i żeby rzeczywiście sami, tak jak mówiłem na początku, gdy przychodzi kampania wyborcza, żeby nasi wyborcy sami stawali się aktywnymi działaczami na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. Zmieńmy teraz temat, porozmawiajmy o sytuacji w nowo konstytuującym się Sejmie. Nasz klub jest bardzo podobnej wielkości jak w poprzedniej kadencji, klub Platformy odrobinę mniejszy. Nowum to jest 40 posłów Palikota. Jak pan sobie wyobraża kulturę obrad w takim Sejmie? No i także jakby no, kwestie sporu ideologicznego czy światopoglądowego, w który próbuje nas zapewne wmontować Platforma. Znaczy, spór ideologiczny, on był i wcześniej między szczególnie SLD a Prawem i Sprawiedliwością, o czym świadczą jakby wnioski o odrzucenie projektu ustawy antyaborcyjnej, które wyszły z SLD, niestety poparte w znacznej mierze przez Platformę Obywatelską. W związku z tym jakby ten spór światopoglądowy, ten spór ideologiczny będzie. Natomiast pytanie, w jaką on formę przybierze, i czy my będziemy odpowiadać na ich inicjatywy, czy to oni będą przez nas zmuszeni do odpowiadania na nasze inicjatywy. Po pierwsze, prowadząc ten dialog, tę debatę, tę dyskusję, czyli tę walkę werbalną, nie możemy dać się wciągnąć w pewną stylistykę, w pewną awanturę słowną, która jest nam narzucana. Czy zawsze to musi być debata na argumenty, a nie posługiwanie się epitetami, bo posługiwanie się epitetami zabija każde meritum i potrafi, można zabić nawet najważniejszą, największą ideę. Dlatego nie można tu kierować się emocjami. Nawet jeżeli jesteśmy prowokowani, to musi to być spokojna, rzeczowa debata. To jest po pierwsze. Po drugie, no to jest właśnie pytanie, czy czekać aż druga strona, czyli palikotowcy, wyjdą z projektami ustaw, które będą czy osłabiały ochronę życia poczętego, czy jeszcze bardziej niszczyły porządek moralny w państwie, czy sami powinniśmy wyjść z ustawami, na które oni będą musieli odpowiedzieć. Ja uważam, że nie możemy bać się tego sporu ideowego, że musimy wychodzić z takimi ustawami, które na przykład będą wzmacniały rodzinę przez zaproponowanie takiej polityki podatkowej, która na przykład będzie wprowadzała odpisy za kolejne dzieci, podpisy podatkowe, czy zmniejszała podatki dla rodzin wielodzietnych zgodnie właśnie z hasłem mniejsze podatki dla ojca i matki, które bardzo trafią do mojego przekonania i myślę, że to jest ważne, żeby wzmacniać właśnie finansową kondycję polskich rodzin poprzez pozostawienie w ich kieszeniach większych pieniędzy. A poza tym to jest też taki projekt, który trudno będzie odrzucić przez Platformę Obywatelską, dlatego że oni zawsze werbalnie bardzo dużo mówią o finansach, o podatkach, też o rodzinie, bardzo piękne słowa. To będzie taki test, czy także dla Platformy Obywatelskiej, czy po raz kolejny wybiera zgniły kompromis, czyli pewne status quo, czy rzeczywiście chce poprzeć te działania, które będą sprzyjały rodzinie, które będą także zwiększały ochronę życia poczętego, bo z takimi projektami także wyjdziemy. I to jest bardzo istotne też z tego powodu, ponieważ my w tej chwili sięgamy jako społeczeństwo pewnego moralnego dna. Znaczy, wybór posłów Palikota świadczy o tym, że ludzie już jakby zatracili... Tak, może przypomnijmy, kto jest poza Palikotem. No rzeczywiście. Kolega Piotrowskiego, jest wydawca, nie. Ludzie, którzy mają skrajnie lewackie poglądy, ludzie, dla których wartości nie mają żadnego znaczenia i którzy wręcz chcą jakby z tymi wartościami walczyć. To nie jest gnuśne SLD. To jest taki wojujący antykatolicyzm. No, gorzej niż taka samoobrona, lewacka samoobrona, że tak się wyraża. Ludzie, którzy rzeczywiście z bojówek lewackich stali się teraz parlamentarzystami i istnieje ryzyko, że będą tę mentalność bojówek lewackich przenosili do Sejmu. Natomiast co jest ważne? To jest ważne, abyśmy pokazali ludziom, że jesteśmy jedyną ideową alternatywą. Jesteśmy... Panie pośle, pozwoli pan ostatnie pytanie, czas nas goni. Wielu spośród nas, podejrzewam, że większość, czeka na ten Budapeszt w Warszawie.
Chodzi mi teraz o to tylko, jakby zrobić, żeby to był Budapeszt Orbanowski, a nie Budapeszt Belikuna z 1918 roku. Obecność Pelikota w Sejmie i wsparcie, jakim on się cieszy, tworzy to niebezpieczeństwo, że ewentualny wybuch niezadowolenia społecznego już po totalnym upadku gospodarczym rządów Platformy spowoduje jakiś gwałtowny wzrost poparcia dla ruchów skrajnych lewackich. Czy ja myślę, że ludzie będą jednak mieć świadomość, że, że skrajne lewactwo nie jest alternatywą na problemy gospodarcze. Oczywiście, że mamy inną sytuację w Polsce niż na Węgrzech, dlatego że pamiętajmy, iż na Węgrzech rządy lewicowe doprowadziły do katastrofy gospodarczej, a po drugiej stronie stała Zjednoczona Prawica. Partia Orbana to tak naprawdę konglomerat różnych formacji i stowarzyszeń centroprawicowych. To jest taki, można powiedzieć, popis. U nas jest troszkę inna sytuacja, dlatego że u nas o głosy walczą dwie partie, które odwołują się do i solidarnościowej tradycji, i które mają centroprawicowy światopogląd. No przynajmniej jeżeli chodzi o Platformę, to też... Platforma bardziej walczy o lewicę, prawda? Ale ona też jakby stara się pokazywać wyborcom niby swoje prawicowe skrzydło, które jest fikcją, ale starają się grać na różne skrzydła ideowe. My jesteśmy partią centroprawicową, ale ze względu na pewne nasze postulaty prospołeczne też często jesteśmy odbierani jako partia lewicowa, co oczywiście też jest nieprawdą, jeżeli się weźmie pod uwagę naszą politykę gospodarczą, gdy rządziliśmy. Ja myślę, realną politykę, gdzie spłaszczyliśmy podatki, obniżyliśmy podatki i rzeczywiście to była polityka, do której powinniśmy wrócić, jeżeli chcemy rzeczywiście, żeby Polska, tak jak Węgry, zaczęła podnosić się z tego upadku gospodarczego. Ale żebyśmy mogli to zrobić, to rzeczywiście musimy mieć siłę polityczną. Nie tylko taką siłę, która nam pozwoli wygrać wybory, ale musimy być taką siłą polityczną, która zdecydowanie wygra wybory i która po prostu będzie w stanie, jeżeli nie samodzielnie, to najwyżej z jednym koalicjantem prowadzić politykę. No nie da się uzdrowić Polski w sensie moralnym i w sensie gospodarczym bez Prawa i Sprawiedliwości. Bez Prawa i Sprawiedliwości i stabilnej większości. W parlamencie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.